Ślub od pierwszego wejrzenia 10. Dziś Joanna zachwyca urodą, a kiedyś, możecie się nieźle zdziwić. Joanna, czyli jedna z bohaterek 10. edycji, Ślub od pierwszego wejrzenia, niemal z miejsca zachwyciła telewidzów i swojego programowego męża swoją nieprzeciętną urodą. Okazuje się jednak, że nie zawsze tak wyglądała. Patrząc na to, jak jeszcze niedawno wyglądała, można się nieźle zdziwić. Joanna to jedna z najpiękniejszych uczestniczek Ślubu od pierwszego wejrzenia, Joanna Piłat to jedna z trzech uczestniczek najnowszej. Dziesiąte edycji programu Ślub od pierwszego wejrzenia. 32-latka, która wzięła udział w ślubnym eksperymencie po kilku nieudanych związkach z miejsca zachwyciła swoją nieprzeciętną urodą nie tylko sporą część telewidzów, ale także swojego programowego męża, co wbrew pozorom nie zawsze się zdarza. Podczas ślubu Asi i Kamila w trzecim odcinku wyraźnie było widać, że ta naprawdę wpadła mu w oko. Joanna ze Ślubu od pierwszego wejrzenia miała sporą nadwagę, o tym, że Asia to jedna z najatrakcyjniejszych uczestniczek polskiej edycji Ślubu od pierwszego wejrzenia, raczej nie trzeba nikogo przekonywać. Nie wszyscy mogą sobie zdawać sprawę z tego, że piękna blondynka jeszcze nie tak dawno wyglądała zupełnie inaczej. Przeglądając instagramowy profil Joanny można się dowiedzieć, że ta jakiś czas temu zmagała się z nadwagą. Na szczęście dzięki diecie węglowodanowej udało jej się zrzucić nadprogramowe kilogramy. Dziś jest lżejsza o 12 kg i może się cieszyć wymarzoną sylwetką, a to moje ulubione zdjęcie z czasów lekkiej nadwagi, uśmiechnięta twarz z przymrużonymi oczami. Pierwszy raz udało mi się uzyskać upragnioną sylwetkę bez intensywnych ćwiczeń i większych wyrzeczeń. Warto spróbować i przekonać się na własnej skórze, jak działa dieta niskowęglowodanowa, czytamy pod zdjęciem na Instagramie Joanny, gdzie ta chwali się swoją metamorfozą. Jak Wam się podoba jej przemiana?